bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. No i do tego wszystkiego dołączył się jeszcze COVID-19 i pandemia powodująca lockdown i ogromne spowolnienie gospodarcze, można powiedzieć największy kryzys od kilkudziesięciu lat w naszym kraju, ale też w całej Europie i na świecie. I to się również przełożyło bardzo negatywnie na to, co działo się w mieście. Musieliśmy zrezygnować z bardzo wielu zaplanowanych inwestycji. Wiele naszych planów niestety musiało zostać odłożonych na bliżej nieokreślony czas. Miński burmistrz lubi czatować. No, rzadko to mu się zdarza. Nie urządza konferencji prasowych, tylko czatuje. No, w internecie oczywiście. I wtedy można zadawać mu pytania. Tych pytań jest zazwyczaj kilkadziesiąt, ale nie rzecz w pytaniach, bo każdy ma prawo zadać swoje pytanie. Coś go dręczy, denerwuje, a może chciałby się czegoś szczegółowego dowiedzieć, ale kwestia odpowiedzi. Podzieliliśmy ten czat ostatni burmistrza na kilka części, one się będą pojawiać, zanim nie nastąpi nowy oczywiście, a ponieważ trwa pandemia, więc pytania jakby dotyczą pandemii, czyli pomocy przedsiębiorcom w Mińsku i tak dalej. I ciekawa jest odpowiedź właśnie. Oczywiście każdy ma prawo złożyć podanie i każdy ma prawo do umorzenia podatku, daniny na rzecz miasta. Chodzi o te właśnie kwoty od nieruchomości, podatki od nieruchomości i inne przede wszystkim, które osłabiają szczególnie te branże, które ucierpiały wskutek pandemii. Czy normalka, każdy może złożyć, nie ma czegoś takiego, jak umarzamy właśnie, jak to robi państwo polskie, rząd. Ja wiem, że to nie wszystkim się podoba i nie wszystkich dotyczy, bo tam PKD trzeba podawać, a niektórzy prowadzą taką działalność, a nie mają głównego PKD wpisanego w rejestrze gospodarczym, więc to różnie bywa. Ja na przykład prowadzę działalność filmową, jak państwo wiedzą, ale nie mam tego jako główną działalność. Mam działalność, pozostała działalność wydawnicza. Tam nie ma tworzenia filmów, reportaży, czy obróbki tych filmów i tak dalej i tym podobne. Czy nawet reklamy filmowej też nie ma. No ale padło również jedno takie pytanie dotyczące oprócz pandemicznych, chociaż w okresie pandemii to jest bardzo ważne, bo zagrażające bezpieczeństwu, jak wszystko, co się dzieje w czasie właśnie tym szczególnym, czyli koronawirusa. Na tutaj parkingu przed starostwem od wielu, wielu lat kierowcy, w cudzysłowie, bo to chyba trzeba w cudzysłów wziąć, urządzają sobie takie rajdy. Ta ulica od tutaj między rondami jest dość prosta i nie tylko równa. No, chociaż tak z równością, to już o tym pisałem, jakie tam doły nieraz bywają. I kto jechał, ten wie. I urządzają sobie takie wyścigi samochodowe. Ryczenie silników, tutaj wyjeżdżają z pracy, robią jakieś ósemki. Pamiętają państwo, takie tutaj rajdy odbywały się w Mińsku. Oni jakby kultywują, tylko tak, oczywiście nieoficjalnie. No i co burmistrz na to, że oni tam urządzają? Czy te progi zwalniające nie powinny tam być? Oczywiście progów nie będzie, bo jeżdżą autobusy. Bo, proszę państwa, za duży ruch, a tymi rajdowcami z Bożej łaski niech się zajmie policja. Swego czasu nakręciłem takie ujęcia właśnie, jak to wszystko wygląda i rzeczywiście to jest przerażające. Ale w kontekście już samych odpowiedzi burmistrza warto czasami posłuchać, co ten człowiek ma do powiedzenia, jakby nie było swoim wyborcom. Szanowni Państwo, czy miasto obniży czynsze? To znaczy, tam gdzie miasto wynajmuje przedsiębiorcom powierzchnię, tam oczywiście rozmawiamy z przedsiębiorcami i były już takie sytuacje, że czynsze były obniżane bądź umarzane. To jest zawsze sprawa indywidualna, dlatego że w dobie pandemii są grupy przedsiębiorców, które, jak sami twierdzą, mają się bardzo dobrze, jak chociażby branża
branża, która dostarcza ludziom przesyłki, czy różnego rodzaju inne. Natomiast oczywiście w większości branż mamy do czynienia z ogromną recesją i z ogromnymi problemami, czy to mowa o gastronomii, czy to mowa o usługach, sklepach wszelkiej maści, nie tylko galerie handlowe, ale przecież w zasadzie każdy rodzaj handlu bardzo mocno ucierpiał na tej pandemii, na ograniczeniach nią wprowadzonych. Jeżeli chodzi o umarzanie czy obniżanie podatku od nieruchomości, to też są sprawy indywidualne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie płacić podatku od nieruchomości, zawsze może wystąpić, powołując się na pandemię, o to, aby rozpatrzyć jego sprawę i ewentualnie takiej ulgi mu udzielić. Pan Michał pyta, czy planowane jest zbudowanie progów zwalniających na ulicy Jana Pawła II na wysokości szkoły muzycznej. Jak pan Michał twierdzi, tam odbywają się wyścigi samochodowe. No to jest, znaczy sprawa wyścigów samochodowych jest na pewno sprawa do policji i ja oczywiście w odpowiednim piśmie zwrócę uwagę i napiszę do Komendy Powiatowej Policji o to, aby tutaj wzmóc kontrolę w porze nocnej, rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienie progów zwalniających, to tam na pewno takie nie powstaną, z uwagi po pierwsze na warunki techniczne tej drogi, dla których to nie jest dobry pomysł, aby tam sytuować próg zwalniający, ale też natężenie ruchu jest bardzo duże, a planujemy puścić tamtędy autobus komunikacji miejskiej, w związku z tym jakiekolwiek progi zwalniające byłyby tutaj bardzo niekorzystne. Również pani Karina chyba, dlaczego burmistrz i Rada Miasta godzi się na stosowanie zaleceń, które nie są zgodne z konstytucją, jak na przykład za nakaz zakrywania twarzy, zamykanie sklepów, godziny dla seniorów i tak dalej. Dlaczego wystawiane są mandaty za nielegalną godzinę dla seniorów? Pani Karino, wszelkiego rodzaju ograniczenia, które są w życiu publicznym wprowadzane i są one wprowadzane ustawą, jak twierdzą konstytucjonaliści, one są zgodne z konstytucją, dopóki nie ingerują w takie bardzo podstawowe sprawy, jak no, chociażby wolności obywatelskie. I trudno mówić o tym, że nakaz zakrywania twarzy jest niezgodny z konstytucją, jeżeli został wprowadzony ustawą, tą ustawą o randze takiej jak ta ustawa mówiąca o stanie epidemii. Oczywiście uważam, może pewnie podobnie trochę jak pani, że zgodnie z konstytucją powinniśmy mieć obecnie w Polsce stan wyjątkowy, ogłoszony stan epidemii. I wtedy jakby wszelkiego rodzaju pytania, takie jakie pani zadaje, one by nie miały racji bytu, bo w stanach wyjątkowych można wprowadzać i godziny policyjne, i godziny policyjne, i bardzo wiele różnego rodzaju innych ograniczeń. No ale jak widać, ani rząd, ani prezydent nie decydują się na tak daleko idące ograniczenia i restrykcje. Może to i dobrze, nie mnie to ocenia. Słychać TV.